Cześć, z tej strony Bizdor.pl. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Rust. Jak widzicie, znajdujemy się w moim poprzednim domku. Jednak ja Wam coś innego chcę pokazać w tym domku, bo już tutaj nie będę mieszkał. Z powodów takich, że obejrzeli mój film i okradli mnie. Wiedzieli po prostu jak wejść. Ja jeszcze tego domku wtedy nie zabezpieczyłem odpowiednio, tak jak powinienem. Chcę Wam pokazać to, co tutaj jest przede mną. Tutaj był mur zbudowany, on był potężny. Ten mur był potężny, dużo wyższy w górę. Niestety, jak widać, on się niszczy. Gra teraz jest tak zrobiona, że się niszczy. Jak nie ulepszacie ścian, to one się niszczą po pewnym czasie. Trzeba wtedy wziąć deski na pasek. Ja tutaj nie mam akurat chyba w domku żadnych takich desek, które by się zniszczyły. Tutaj, nie wiem. On jest w sumie wyciepany jeszcze bardziej w górę. Ale to tylko podczas testowania. Ja sobie tak budowałem w ciągu nocy. I to bardziej tak z trybu admina, bo mam admina. I wtedy trzeba podejść na przykład do takich desek. O, i kliknąć. Tak jak widzicie tutaj, ja klikam czwórką. Może nie na tą ścianę. O, na przykład... O, nie wiem. O, widzicie? I ona jest... Ściana jest 1000 na 1000, czyli jest na maksa ulepszona. Trzeba ulepszać ściany. Tak samo skrzynie pewnie... Nie, skrzynie się nie da, chyba. Chociaż nie wiem. Nie, skrzynie też trzeba ulepszać. Wszystkie rzeczy, które, tak jak widzicie tutaj, też trzeba ulepszać. Sam się zastanawiam, czy drzwi tak samo. Pewnie też właśnie na takiej zasadzie. No ale no nic, ja się stąd wyprowadzam i zmieniam sobie rejon. No, najpierw się poszwędamy. Tak to wygląda. Strasznie to wygląda. Teraz ktoś, no, może normalnie sobie wejść do takiego szkieleta, no i przerobić go na zwykły budynek, zamieszkać na chwilę, na noc. Ale czemu nie? Tutaj stał mur. Nie ma już go, patrzcie. Nie ma, tego muru nie ma. Tyle, żeby go nie widzieli się po prostu wtedy. Tutaj też zabezpieczone było. Już powoli ubywa tego wszystkiego. Co lepsze, jeszcze z tamtej strony miałem zabezpieczone, bo to po prostu była taka forteca. Tam było. O, tam były takie wieżyczki. Już ich nie ma. I tutaj ja wcale się nie dziwię, że ludzie uciekają z serwera, bo myślą, że ktoś im się włamał. Nie, nie, to nikt się nie włamał im. Po prostu ściany spleśniały mniej więcej, tak to można nazwać, no bo co inaczej jak to nazwać. Tutaj miałem domek, zbudowany pierwszy domek z pierwszego odcinka. Już go nawet nie ma nic. Wszystko się niszczy. Jednym słowem, jest to bardzo, bardzo fajne, bo jakby były domki rozbudowane na maksa, to by się nie dało nigdy wejść do nich. I teraz trzeba się skupić na jakiejś konstrukcji, która jest bardzo dobra. Trzeba ją przede wszystkim szanować, ulepszać, czyli reperować. Tutaj też są domki, które były, które właśnie zniknęły, które przeglądaliśmy ostatnim razem chyba na filmiku, co wspominałem. Ja się dziwiłem po prostu, bo tam były zawsze dwie ściany wywalone czy coś. Możliwe, może i była rozwalona konstrukcja przez kogoś. Ale nie wydaje mi się teraz. Wydaje mi się bardziej, że właśnie niszczą się. Tutaj stał domek. Była ściana zniszczona. Tutaj to możliwe, że ktoś się włamał. Ale tutaj później ten domek stał i nagle cały zniknął. Jednego dnia przyszedłem, to stała tylko szkielet. Niestety z blach jeszcze nic nie zrobili na ten temat, żeby znikały czy coś. Chociaż widzę, że też się w jakiś sposób niszczą. No bo widać, zobaczcie konstrukcję ścian. Te są jasne, a te są ciemne. I jeszcze jeden domek jest tam dalej. Tam między skałami pewnie też domek zniknął. Tu jest jeleń, to można... Dobra, ja sobie wezmę drewno trochę. Spróbujemy jakąś szopę chyba zrobić, czy coś w górach, gdzieś wysoko może, czy coś.
Ja tutaj pozbieram, ale zrobimy tak, że będę takimi urywkami pokazywał. Połączę filmik. Bo jak wiecie, 20 minut, 20, 30 minut nagrania to jest kilka praktycznie sekund gry. Dobra, tutaj zebraliśmy. Jeszcze pójdziemy po tą skałę. A w sumie jak bili do mnie, to się to okradli. No, okradli mnie. Ja źle zrobiłem. Już czułem, że coś się dzieje, bo ten. Długi okres mnie nie było taki. Miałem przerwy naprawdę dzień. Tam jest wilk, nie chcę podchodzić. Nie chcę mi się z nim bawić. Tam stał domek taki wielki. Właśnie skorpiona. O jest. W sumie zabijecie. Trochę jedzenia nie zaszkodzi. Na serwerze jest jedna osoba. Chyba, że ktoś jeszcze bije, tego nie będę widział, bo czat mam wyłączony. Więc chyba się przelecimy trochę po itemki, ale ja mam łuk i to jest najgorsze, nie mam broni. Chociaż zaraz sprawdzimy, ja mam trochę metalu. Oj nie, fuh, tego nawet nie zrobię. 12, a, no 12 tego. To łohoho. 15. Ponad 200 bym musiał. Tu stał domek, który był wybudowany wcześniej niż ta wieża. Nie ma go. Nie ma, pusto. Tam stał, za tym skałami. Wejdziemy na skały, zobaczymy. Nie ma. Nie ma domku. Dobra, ja się przelecę dalej i zaraz wracamy. Witajcie z powrotem. Jesteśmy już w terenie, gdzie sobie pozbieramy kilka itemów ważnych. Jedne z nich to właśnie już są tutaj. Sprawdzimy, czy mogę. Nie biorę tego, co to jest. Gra. A w sumie na razie wezmę. Najwyżej wyrzucę komu ktoś nie by. W sumie to się respi po jakiś czas. Tam jest domek, ale w sumie tam będzie mało. O, jeszcze tutaj będzie skrzynka. Z czymś. Ktoś widzę, że tutaj próbował sobie zająć miejscówkę. O, to się przyda bardzo, bo zaraz pójdziemy w taki rejon, gdzie jest naprawdę bardzo. Elektrownia jest w sumie i skacze bardzo. O, tutaj widać kolejny domek. Widać, jak ściany już niszczą. A zobaczcie przez co. Ja teraz wam pokażę na tym, na słupku, jak to wygląda. Patrzcie, rośnie. I widać? On coraz jaśniejszy się robi. Widzicie, ubyło nam trochę desek. Tak to właśnie wygląda. Pozbieramy jeszcze. Jak drewno jest, to jest bardzo fajnie właśnie. Będzie nam potrzebne. Macie serwer własny. Możecie budować platformy na wodzie. Wystarczy, że sobie wpiszecie komendę God, jeśli macie oczywiście taką komendę. To wtedy właśnie będziecie mogli budować na wodzie. Ten niedźwiedź będzie mnie tu wkurzał, więc muszę go zabić. Szkoda, źle pobiegłem. Musiał dorwać. W ogóle ile strzałów, nie wiem. Dobra, padaj, a ja sobie ciebie zbiorę. Przydasz mi się. Myślę, że podczas podróży dzisiejszej nie zginę. Będę musiał się później szukać itemów, znaczy. Tu jest pierwsza ze skrzyń. O, resztki. Ale tu zawsze jest mało. O, trochę więcej. O, gunpowder. Bardzo się przyda. Jak widzicie, już ponad radiacja mi skoczyła. Ponad, no prawie 200. Ja się nie martwię, mam tabletki jak coś. Zaraz wam pokażę.
Tabletka pod numerem 6 jest coś takiego, wystarczy, że jej użyję i ona tam do 200 może cię uleczyć. O, tam jest jeszcze wilk, ale ja muszę tam iść. O, ty jeszcze mnie uderzył. A się nie martwię, mam apteczki, jak coś pod ręką, jedzenie, wszystko jest. Zestaw podróżnika. Tu jeszcze są kilka skrzynek. No, w sumie papier mogę wziąć. I tak mam slota zajętego. O, naboi do pistoletu by się przydało właśnie. O, kilof. W sumie wezmę sobie. Co nie, już mam. Jak będę potrzebował, to wyrzucę. Jeszcze przelecę tu na dole i zaraz gdzieś pójdziemy. Więc znowu przez chwilę mnie nie będzie. To dobra, ja to wyrzucam to, bo to nie ma sensu, żebym trzymał. O, jeszcze więcej naboi. Dobra, i zaraz wracamy. Witam was z powrotem. Ja w tej chwili biegnę właśnie po swoje itemy. Wydaje mi się, że tutaj leżą. Albo już ich nie ma. Jadź. Ja tu na drodze padłem, przed chwilką właśnie. I co? O jest, dobra, wszystko mam, jednak jest. Biegłem, robiłem sobie strzały i nagle zombiak do mnie podbiegł i niestety padłem. Tak to właśnie jest. Dobra, jak wszystko odzyskałem, to najważniejsze. Czasem nie da się odzyskać. I raczej się nie wybierzemy tam. Znaczy, wybierzemy się w jeden rejon. Gdzieś obok. Chyba nie wszystko, ale do... Nie no, dobra. Ja muszę się troszeczkę wycofać i zaraz wracamy, zaraz pójdziemy w tamten rejon. Ja wam pokażę go, mniej więcej jak to wygląda. Jeśli się będzie dało jakoś podejść, to podejdziemy. Dobra, wróciliśmy właśnie. Jesteśmy już pod elektrownią. Ja się kawałek zbliżę, ale niestety tutaj będzie od groma zombiaków prawdopodobnie. A, elektrownia jest w tamtym miejscu. Tu są baraki od elektrowni, oddalone kawałek dalej. Tu też można itemy zdobyć. Wow, jest broń w końcu, jeszcze naboje. Super, po prostu super. Byśmy sobie zamienili zamiast na razie młota. Właśnie dlatego prawdopodobnie dzięki broni się wybierzemy tam do elektrowni. Nie spodziewałem się tego. Wiecie, nie spodziewałem się. Kilka jeszcze itemów. Tutaj też warto chodzić, właśnie dlatego, że tutaj mniej jest zombiaków. Kurde, nie lubię tych zombiaków. Strasznie dużo bro idzie. Naboi. O, chyba że mu się celuje w głowę, ale trzeba naprawdę z bliska walić. Ale chyba mogę kilka naboi zrobić. To by było fajnie. Zaraz sprawdzimy, czy możemy naboi zrobić, bo ja wiem, że mogę. Gdzie naboje są? Tutaj. Ile? Cztery. O, zawsze te cztery. Jakbym miał więcej tego gunpowdera, czyli prochu, to byśmy więcej zrobili i wybieramy się na elektrownię. Pewnie padnę albo coś tam. Ale jest jeden plus. Zombiaki czerwone na hita padają, jak im się upnie, ale za to szybko właśnie biegają. No i tutaj momentalnie wzrasta radioaktywność. Co to jest?
Mam. Ja to sprawdzam. Do shotguna, naboje. Jeszcze nie. Ja jeszcze nie mam radioaktywnych. Już mam, dobra, rośnie. Ja próbuję tam wbić do tamtego budynku najpierw. O, i zobaczycie, jak szybko rosną. Patrzcie. Nawet widać po tym obrazie. Momentalnie. O, kolejne naboje. A przy 500 będzie mnie zabijało, więc robię szybko, tak. Już mam ponad 300 nadal. Kolejne proszki, apteczka lepsza. Mały bug. Oj, lag był. Dobra, odejdziemy sobie na chwilę. Goni mnie. O, widzicie? Dobra, padło. Będę mógł sobie trochę znowu naboi zrobić. Jeszcze pobiegniemy do tego budynku. Nie będziemy biegać tutaj po wszystkich terenach, bo tam gdzieniegdzie są zombiaki. Ciężko je dorwać. O, widzicie? O kurna. Teraz jak biegnę, to nie mogę użyć przeładowania. Zaraz zrobimy to. O, tak się robi. Dobra, dwa zombiaczki. Co tym razem? Dobra, granaty. Nie chcę granatów. O, jedzenie bardzo też się przyda. Dobra, ja się biorę gdzieś dalej, pobiegniemy. Albo może jeszcze bym zajrzał tam głębiej. Tu będzie skrzynia. O, nie ma. Tutaj to wiem, że nic nie ma, to nie ma sensu szukać. Bo tam przynajmniej wchodziłem. No i te tabletki trzeba brać co chwilę. Praktycznie. Najlepiej tu przychodzić na zombiaki. Tu jeszcze skrzynia się pojawiła. Zawsze to skóra. No i to tyle w sumie. Pokazać miałem, co chciałem, to pokazałem. Teraz biegnę dalej. No i ja się żegnam z wami. Domek wam pokażę zbudowany, ale tylko pokażę, nie pokażę dokładnie, w którym miejscu jest, żebyście mnie nie znaleźli kolejnym razem i nie mogli mi się włamać do domku. Kurde, nie mogę trafić. Te zombiaki ciemne się bardzo długo bije. Szkoda amunicji. A już naprawdę poszło sporo. Tutaj też powinna być skrzynia, nie ma. Dobra, ja się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, bo nie widzę tych komentarzy. Mało widzę komentarzy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!